Gdzie my jesteśmy? Co to się tu wyprawia? O, Majtku! Jaki Majtku, ty, kurde, bokserkowiczu. Widzowie, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na tratwie. Mam nadzieję, że ta nasza tratwa zostanie dobrze rozbudowana. Jest ze mną Jagieł. Dzień dobry, witam. Ej! Nie do wody. Nie do wody. Uważaj, on raz atakuje, ty. To. Rekin. To jest rekin? No, wskocz, wskocz. Ała! Hapsnął mnie, widziałem go faktycznie. Dobra, no nie, nie umiem sobie trafić w tą butlę. Dobra, ja już tu zawodowcem jestem hakowym. Materac. Bierz tam materac. Bierz tą skrzynię, mam ją. Jest, dobrze, dobrze. Teraz tą beczkę, beczka, uwaga. Bierz ją, jest. Mam beczkę ja troszkę wiem, o co chodzi w tej grze. Potrzebuję dwie liny. Stworzyłem młot pneumatyczny. Co? Uwaga! A, dobra, takie coś. Dobra, potrzebujemy plastiku, materacy. No to czekaj, inaczej, jak ty ogarniasz tą grę, to ja będę zbierać i będę ci rzucać. Ja mam tylko tyle. Daję ci wszystko, co mam. Dobra, gdzie dołożymy kolejną część? Wybierz sobie miejsce. No nie wiem, rozbudowuj póki co tak na szeroko, żeby to było... Ty, materac! Łap go, łap go! Do czego to nam służy? Do czego to jest? No właśnie do budowania tego. Ląd! Ląd, widzę ląd! Gdzie? Tam! Ty, bez kitu! Wyspa! Co, możemy tam dopłynąć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Grałeś to kiedyś? Nie, wiesz, raz w to gram. A, no to ja troszkę wiem na temat tej gry. I normalnie są zwierzęta i możemy zwierzęta hodować potem na wyspie. Dobra, gdzie ty chcesz tu zdobyć zwierzę? Jak? No na tych wyspach, są góry chyba. Możemy dopłynąć. Dobra, no patrzmy, jesteśmy coraz bliżej, my płyniemy w tym kierunku. Tak, 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 tylko to jest zależne od tego, czy jaki jest prąd wody, nie? No i to jest tak, że mamy ograniczony czas przy tej wyspie, że to będzie nam ciągle płynąć ta tratwa, że musimy wbiec, zabrać i uciekać? No tak, tak, musimy kotwicę mieć, nie? Bo nam odpłynie tratwa. No to fajnie. O kurde! Dobra, dobra. I ogólnie słuchaj, my tu musimy mieć kubek. Musimy zrobić tak teraz. Musimy 4 plastiki mieć. Dobra, ja to ogarnę nam. Zbieraj plastik, bo musimy mieć wodę. Dobra. Ej, gryzie! Bigo! Ej! Ja pierdzielę! Ty! Jak ja mam go bić? Nie wiem, skocz mu na głowę! O kurczę, odgryz to. Dobra, czyli zjadam. Co za śmietnik? Ej, dobra, mamy wyspę i co teraz? Dobra, my jeśli do nią się zatrzymamy, no to super, nie? A jeśli nie, no to lipa. Dobra, to czekaj, ja mam pomysł. Robię nam linę. Musisz mi dać... Ej, stary, ty nie wrócisz. Czemu? Nie mamy kotwicy. To ja szybko sprawdzam, co tu jest. Szybko sprawdzam, nie... spokojnie, dopłynę. Z lipa chyba, co? Jest troszkę biegnij lipa. Gdzie ty jesteś? Tu. A tu jesteś, lewo, dobra. Dobra, uwaga. Jakim cię zjebiesz o tym? Nie, spokojnie, nie płynie do mnie nawet. Nie płynie nawet w moją stronę, jest dobrze. Dobra, ja mam włócznie. Teraz jak on przyjdzie, to możemy go bić. Też ci zrobię włócznie. Daj mi trzymaj, też, no. Trzymaj, jak ty to wyrzucasz, tak? Po prostu? No, na tu masz włócznie. Dobra, trzymaj. Git, bardzo dobrze. Musimy zrobić coś do żarcia. Ja z głodem póki co nie mam źle, mi się bardziej pić chce, nie? Wędka, stary, 8 lin potrzebujemy na wędkę, dużo. No to wyrzucam ci wszystko, co mam, po prostu. Kraftuj, co tam jesteś w stanie, bo dobra, ja... Dobra, ja to... No, pływa tu, kurde, wariacik. Dobra, słuchaj, ja ci rzucę kubek, już masz. Trzymaj. Będzie mi żarł. O, dobra, jest git. Proszę, tu masz kubeczek, weź sobie. Kubek, i co, ja mogę tę wodę nabierać no, z... Tak, i musimy przygotować wodę. Jeden liść potrzebuję. Masz, mam 3. Dzięki. I dobra, i stawiam tak, prosty filtr. I teraz bardzo ważna rzecz. Nie stawiamy rzeczy na krawędziach, ponieważ jak rekin je rozniszczy, to... No tak. To jest lipa, nie? To prawda. Dobra, postawię to tutaj. To jest filtr do wody, tak? Tak. I możemy teraz wziąć kubeczek. A, umieściłem tu deski w środku. Tak, no jakieś... i musimy podpalić. A, bo i co przygotujemy? Dobra, wypełniłem słoną wodą. No i teraz się robi woda. I robi się. O kurde, dobra, fajnie. No to się robi. Ej, dobra, czekaj, wypełnij słoną wodą, nalej płyn. Aha, bo tu już jest woda. Wypełnij słodką wodą i mogę się teraz napić. Ej, bo robi się noc. Tak. A my nie potrzebujemy jakiejś pochodni. O kurczę. Musimy, stary, zrobić coś, co da nam jedzenie, nie? Bo jest lipa. Dobra, ja sobie też muszę kubeczek ogarnąć, bo umrę. Umieściłem deski, a bo to mamy ruszt na ten. Tak, okay, na jedzonko, okay. Tylko musimy wędkę zrobić, a wędka nie jest taka prosta, bo potrzebujemy jeszcze 3 liny. Masz liny? Albo liście? Mam liście. Beczka, dobra, pyk. No i dobra, mam beczkę. Pięknie. Dobra, i teraz tak, ziemniaczka dajemy. Zrobimy sobie ziemniaka. Ziemniaczka dajemy. Teraz zjemy se coś. Dobra, wypiłeś tą wodę tu? Tak, możesz se teraz ty wypić. Wypij. Piję. Dobra, ja filtruję kolejną. O kurczę, fale się robią. Sztorm! Ej, nie jest dobrze. I co, i możemy wypaść z tej? Ty, no pływa nam pod tym, ten rekin. Bije! Ej, rekin! O ty śmieciu! Kurczę. Naprawić trzeba! Podnieść gotowy ziemniak, dobra, zjem se. Czekaj, bo jest różnica między... O, dobra, tu jest upieczony. Jak ja mogę go zjeść? No musisz go ugotować. No, dobra, widzę, już mam. Umieść surowy ziemniak. Nie, zjadłem go! O nie, zniszczy mi się hak. Zrobię se nowy. Hak, stwórz, dobra, mam nowy hak. Ej, dobra, zaczynam to ogarniać, fajna gierka. Robię wędkę. Dobra, zrób masz, wędkę. Proszę cię. Po co mi ta wędka? A będziemy łowić rybę? Tak, potrzebujemy żarcia. Ej, mamy jakiś ten, projekt, antena. No tak, tak, to jest wszystko. I odbiornik musieli... O kurczę, ale fajnie, że mam takie projekty, dobra, git. Bo tu stół badawczy będę musimy postawić. O kurczę, no to teraz będę zbierać na ten stół badawczy. Dobra, robię stół badawczy. Stół badawczy, stwórz. Gdzie to mamy? Tu. A i teraz mogę to postawić, okej. Mogę to obrócić? Czemu to się tak... Aha, dobra, tak mogę obracać, okej, okej. Dobra, postawię to w takim razie tutaj, tak, coś takiego. Kurczę, dobra, no nie wiem, stawiam to w ten sposób. Ale tu buja! No buja fest, ja mam chorobę lokomocyjną, zaraz ci się zeżygam. Ty, to jest tak daleko te beczki, że nawet nie mogę tam hakiem tak rzucić. Dobra, dobra. Uwaga, uwaga. Mały skrawek ziemi, co my tu możemy sadzić? O, napiję się wody, napełnij słodką, wypij, pełnij słoną, pyk. Dobra, git. Ej, dobra, fajna gierka. Ja kiedyś słyszałem, że to jest, że nudna gra, że da się ją przejść w jeden dzień, nie? No i pewnie się da, ale ogólnie przyjemnie się gra i robi się dzień w końcu, więc bardzo dobrze. Dobra, łowię. Iś i zarzucona wędka. No i fajnie, i mamy teraz, widzowie, IRL stream z łowienia. Kiedy ja będę wiedział, że to się zanurzy, to tak będzie znacząco nie wiem, widać? Nie mam pojęcia. Ty, ja nie wybrałem przynęty. A, okej. Albo nie mam żadnej przynęty, no dobra. To jak, ja to nigdy nie złowię tego bez przynęty. Bez sensu jest to łowić. Jak bez przynęty? A skąd będziemy mieć przynętę? No, nie wiem. Ale pisze mi, że tutaj mam jakby przynętę sobie wybrać, a ja nie mam przynęty żadnej. Ej, zbliżamy się do wyspy kolejnej. Ja muszę zobaczyć tak, jak się robi kotwicę. Kotwica. Musimy zrobić więcej tych filtracji wody, nie? Gdzie nam potem łatwiej. A to bardzo szybko idzie, szczerze mówiąc, na tym jednym. Dobra, no jest ta wyspa, stary, i płyniemy wprost na nią, nie? Czekaj, ja coś zaraz próbuję tutaj wykombinować. Żagiel, wiosło. Dobra, ja na... Dobra, ja tu spróbuję nas zamocować. Zamocuj nas. O kurde. Jest, patrz, mamy to! Nie mam siekiery. Słuchaj, ja mam siekierę. No to jak zamocowałeś, to chodź tu zebrać drewno. No właśnie nie wiem, co się może wydarzyć teraz. Nie no git, no jesteśmy w dobrym miejscu. Trzymaj siekierę, zbieraj drewno. Dobra, to powiedz mi w razie jakby... Ja będę tratwę trzymał. Trzymaj. Ej, nie mogę... Duże drzewa, ja zrobiłem wiosło. A zbieram, mam mango, stary. Okej, zebrałem drzewo. Zbieraj wszystko, co jest. Dobra, teraz palmę walę na łeb. Ale fajnie, wpadliśmy w taką zatoczkę, że to nam raczej nie powinno odpłynąć, nie? Dobra, O, tu są jakieś owoce, ananasy i inne tego typu rzeczy. Ej, dobra, mam bardzo dużo rzeczy, dużo jakichś... Fajnie, podoba mi się to, ale się wkręciłem w to grę, nie? Ja jakieś kwiaty zbieram. Ty, a nam by się nie opłacało zostać tutaj na przykład i już nie płynąć dalej? Nie, bo do surowce nam tutaj nie przypłyną. A faktycznie, bo to my płyniemy, a nie surowce. Okej, bo ja takie złudzenie optyczne miałem. No dobra, jak dla mnie możemy płynąć, tu już nic więcej nie ma na tej wyspie, nie? Ty, my jakbyśmy mieli żagiel, to byśmy szybciej płynęli chyba też, nie? No tak to jest. Na razie my nie mamy na to, że tak powiem, budżetu. Żagiel. No chopie, 3 liście mi brakuje, nie? Dawaj, masz 3 liście? No, będę miał. Zrobiłeś ten? Mam żagiel. Ej, o kurczę, jaki ten żagiel jest wielki. O kurde, to poczekaj, zaraz tu coś skonstruujemy. Ty, musimy rozwijać to na prawo, tutaj, tu w tą stronę musimy rozwijać. Ja stawiam ten żagiel tu na środku. To tutaj, z tyłu, nie mam plastiku już. Czemu z tyłu? Nie, bo żagiel na środku jakoś bym dał, nie? Dobra, daję to tu, na moją odpowiedzialność. To jest dobre miejsce na żagiel, mi się wydaje. Będziemy mieli dobry statek. Ej, dobra, no git, fajnie, to się obraca w ten sposób, dobra. Aha, no i nie wiemy, w którą stronę wieje, czyli potrzebujemy chorągiewkę. Chorągiewka. Potrzebuję 6 desek i 3 gwoździe. Dobra, stary, my musimy zacząć myśleć nad jedzeniem i wodą. No to prawda. Problem. No ja mam trochę kokosa. Woda, jak tu wygląda? Dobra, mamy wodę, piję wodę. Nie no, jest git. Deski. Tutaj zasadziłem ananasa nam zasadzę. O, ja mam też ananasa. Jesteś w stanie zrobić jakąś skrzynkę, żebym mógł tam odkładać rzeczy? Tak, jesteśmy w stanie zrobić skrzynkę. Skrzynka, widzę. O, mogę ją zrobić, dobra, zrobiłem skrzynkę. Ja z głodu umrę, ja nie wiem jak ta działa ta wędka, pokaż mi ją. Ej, patrz, jakaś tratwa opuszczona! Opuszczona tratwa! Dobra, nie wiem, czy my do niego idziemy, czy nie. No tak, do niego. Masz wiosło. Nie wiem, jak się tym wiosłuje. No tak, po prostu. A ja chcę w drugie wiosło. Dobra, wiesz co? Przeskakuj tam. No. Misja, akcja, bo tu jest skrzynka do wzięcia. O kurczę, ile tu rzeczy było. To tonie! O kurczę, ty! O kurde. Utknąłem pod wodą. Dobra, jest git. Dobra, to utonęło, ale zabrałem skrzynkę. Mam trochę gwoździ. Skrzynka, tworzę kolejną skrzynię. Burczy mi w brzuchu strasznie. Dobra, patrz do skrzynki, co tu jest, bo tu jest ananas. Bije nam ten, szybko! Kurde, spieprzaj, dziadu! My musimy bardziej kierować tą tratwą, gdzie płyniemy, do jakichś wysp, które widzimy. Trzeba lecieć. Wyspa! Dobra, no to dawaj na wyspę, no. Dobra, ja płynę w stronę wyspy. O kurczę, rekin! O kurde, ty! Już do mnie płynął. Płynę w stronę wyspy. Tam jest dużo drzew, weźmiemy z tą siekierą drzewa i będziemy mieli dzięki temu znowu mango i kokosy. Nie musisz, ja tutaj mam ustawiony żagiel. Kotwicę jeszcze potrzebujemy. A nie mamy już? Nie, kotwicy nie mamy. Dobra, ja muszę tutaj normalnie 4 kamienie potrzebujemy tylko. No masz. O nie, znowu ciemno się robi najgorzej. Ty, dobra, no jesteśmy na brzegu, nie? Dobra, ej, ja odłożyłem gdzieś siekierę? Nie mam, dobra, mam. Ty, no ale wiesz jaki jest problem? Bo odpływamy czy nie? No nie, dobra. Dobra, zbieram te drzewa. A w nocy jest o wiele bardziej spokojne morze. A, to dziwne. Ty, arbuzy mam, arbuzy. Bierz wszystko co tam jest. Ej, dobra, ale się wkręciłem w tą gierkę, ty. Stworzyłem kotwicę, a jak ona działa? Nie wiem. Mam nasiona arbuza. Dobra, zebrałem to. Dobra, na tej wyspie już nic nie ma, wszystko zabrałem. Możemy płynąć dalej. Ej, dobra, gra mi się w to naprawdę fajnie, widzowie. Jak chcecie kolejny odcinek z Rafta, to dajcie znać oczywiście i bardzo chętnie coś takiego nagramy. Ten pierwszy odcinek naprawdę przyjemnie mi się gra, klimat jest całkiem spoko, więc jak chcecie kolejny odcinek z naszych przygód na tratwie, to łapka w górę i subskrypcja. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, elo!